kolejne spadki temperatur poniżej zera. Co robić w tej sytuacji? Jesteśmy po fali przymrozków. Tuż przed kwitnieniem, w kwitnienie zapowiadane są kolejne spadki temperatur poniżej zera. Co robić w tej sytuacji? Przed przymrozkami warto zabezpieczyć rośliny przed stresem wywołanym niską temperaturą i zastosować biostymulatory roślinne, na przykład Asahi plus BM Start. Natomiast w sytuacji po przymrozku, oczywiście w zależności od uszkodzeń, jeśli mamy nieuszkodzone komórki i tkanki roślinne, do ich odratowania korzystnie byłoby zastosować regulatory wzrostu. Mam na myśli tutaj produkty zawierające giberelinę GA4 plus 7 lub produkt zawierający w mieszaninie giberelinę GA4 plus 7 i benzyloadeninę. Na kolejny dzień po przymrozku na rosnącą temperaturę 8-10 stopni warto byłoby zastosować produkt Regulex w dawce z 50 g na hektar, jeśli chodzi o jabłonie, 75 g jeśli chodzi o grusze, lub produkt Promalin zawierający giberelinę GA4 plus 7 i benzyloadeninę w dawce od 0,4 do 0,5 na jabłonie i w dawce od 0,25 do 0,3 na grusze.